Powodzenie pierwszego przedsięwzięcia, na które składał się koncert charytatywny w Wejherowskiej Tawernie, stanowił dobry prognostyk na przyszłość. Tym razem zdecydowali się postawić na sztukę i trójmiejski jazz w wykonaniu Tria Ensemble. Korytarz Wejherowskiego Centrum Kultury zapełniły najciekawsze prace studentów gdańskiego ASP. Prace, które przekazane na aukcję miały przynieść dochód i wsparcie finansowe niezbędne do dalszej działalności stowarzyszenia. Jak zawsze, wszystko co się wiąże z działalnością stowarzyszenia, wszystko to co zbierzemy, jest przekazywane na cele statutowe stowarzyszenia. Opiekujemy się w dalszym ciągu Maćkiem Wojciechowskim, naszym kolegą, z którym związane było założenie stowarzyszenia. Też w dalszym ciągu jest to współpraca z Wejherowskim Hospicjum. Powoli zaczynają się zgłaszać do nas osoby potrzebujące, którym staramy się pomagać na tyle, na ile możemy, na tyle, ile jesteśmy w stanie. W dalszym ciągu jednak jest to bardzo mała ilość zgłoszeń i tak naprawdę trochę orientacyjne. Gdzieś ktoś coś o nas słyszał, chciał się dowiedzieć. Ci, którzy wyrazili chęć bliższego zapoznania się z działalnością stowarzyszenia, mieli ku temu okazję w miniony piątek. Spośród licznie zaproszonych gości w Wejherowskim Centrum Kultury pojawiło się ich niewielu. Szkoda tym bardziej, że działalność bliźniaków ukierunkowana na osoby dotknięte chorobami nowotworowymi jest jedyną w naszym regionie, a co za tym idzie, wymaga bezsprzecznego wsparcia. Nasza działalność to nie tylko imprezy, tak? Podstawowym celem naszej działalności jest pomoc innym osobom. Dlatego bardzo prosimy o to, żeby się zgłaszały do nas osoby takie, które chociaż w najmniejszym stopniu wymagają takiej pomocy. Chcemy pomóc, chcemy naprawdę pomóc innym osobom chorym na nowotwory. Po to jesteśmy. O skuteczności bliźniaków przekonał się przede wszystkim obecny w UCK-u Maciej Wojciechowski. Dochód z koncertu sprzed kilku miesięcy okazał się gwarantem jego dalszych diagnoz. Piątkowa aukcja, mimo pozornie niewielkiej liczby licytujących, okazała się strzałem w dziesiątkę. Myślę, że warto wspierać takie akcje, dlatego że tak na dobrą sprawę, no 400 zł, no niby nie jest mało, ale no tego nie odczuje człowiek jakoś żyjący codziennie i powiedzmy, no nie jest, nie, mówię, nie jest to mało, ale mówię, mi to no przeboleje, nie odczuję za bardzo, a wiem, że warto, bo wspieram coś, co jednak no warto czynić i warto pomagać. Przyszedłem na ten kolejny koncert, ponieważ chcę znowu wesprzeć troszeczkę organizację Bliźniacy ORG. Pani Anna i pan Maciej licytowali z zacięciem i nie żałowali pieniędzy. Zgodnie twierdzą, że po pierwsze na tak szczytny cel po prostu warto. Jest to na pewno istotne, ponieważ takie organizacje wspierają osoby, które są dotknięte losowo. I jest to bardzo ważne moim zdaniem i myślę, że nie należy oszczędzać pieniędzy na takiego typu cele, także wydawajcie jak najwięcej. A po drugie, wystawione prace zrobiły na nich wrażenie jeszcze przed licytacją. Obraz kupiłem dlatego, ponieważ bardzo mi się podobał. Nie wiem, co tam jest napisane, szczerze mówiąc, ale jest super, po prostu wymiata, można tak powiedzieć, a jeżeli chodzi o ten obraz, to uważam, że powinni dać o wiele więcej. Dlatego ten, że ten akurat najbardziej wpadł mi w oko i najbardziej mi się spodobał. I od samego początku mówiłam, że go chcę, no i no mówię, no nie sądziłam, że dojdziemy do takiej sumy, ale raz się żyje, no warto było, no raz odżałuję, nic się nie stanie, ja nie zbiednieję, a wiem, że komuś pomagam. Wszystko dzięki bliźnim się za bliźni. To hasło, które od początku przyświeca działalności stowarzyszenia. Mimo pięknej idei płynącej z hasła przewodniego bliźniaków, potrzebuje ono odpowiednich warunków i wsparcia niezbędnych do rozwoju. Miejmy nadzieję, że przyszłe inicjatywy stowarzyszenia nie tylko spotkają się z większym zainteresowaniem, ale przyczynią się do poszerzenia profilaktyki nowotworowej.